Rita ze ŚDM. Już za chwilę najnowsze wiadomości, dzięki którym lepiej przygotujecie się do Światowych Dni Młodzieży Rio 2013. W ubiegłą sobotę rozpoczęła się nowa międzynarodowa kampania. Na jej stronie będzie można modlić się z osobami z całego świata w rzeczywistym czasie. Przez kolejnych 30 dni na interaktywnej mapie będą się wyświetlały miejsca, w których ktoś modli się za ŚDM. Aby wziąć udział, wejdź na naszą stronę i sprawdź szczegóły dotyczące kampanii. Organizatorzy ŚDM Rio 2013 zapewniają, że ostatnie protesty w Brazylii nie wpływają na realizację ŚDM. Arcybiskup Rio de Janeiro i przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego ŚDM powiedział: ŚDM to wydarzenie przekazujące młodym pozytywne wartości, wartości chrześcijańskie, które dążą do sprawiedliwości i pokoju oraz pozwalają spojrzeć z innej perspektywy na to, co dzieje się obecnie w Brazylii. Z kolei w ostatni piątek przewodniczący konferencji Episkopatu Brazylii spotkał się z prezydent Dilmą Rousseffi. Na spotkaniu poświęconym wizycie papieża prezydent Brazylii zagwarantowała bezpieczeństwo podczas wizyty papieża oraz ŚDM. Z kolei przewodniczący konferencji Episkopatu Brazylii zagwarantował, że nie obawia się o realizację ŚDM i że wszystko przebiega w normie, bez żadnych zmian w programie ani w dacie. Została już ogłoszona zawartość pakietu pielgrzyma. Pakiety zostaną przekazane liderom grup, a ci rozdystrybuują je pomiędzy uczestników. Aby sprawdzić zawartość swojego pakietu, wejdź na naszą stronę. To była kolejna minuta z ŚDM. W przyszłym tygodniu wracamy z nowymi wiadomościami z Brazylijskiego Komitetu Organizacyjnego Rio 2013. ŚDM, Rio 2013. Serce świata bije tutaj.